The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Dorwałem sobie opis klucza, który dostałem od Simona, więc teraz go wam przytoczę. Jest oczywiście za niej tłumaczony, bo niestety po polsku nie znalazłem, ale myślę, że na dobrze mi to wyszło. Klucz otrzymany od Simona Manusa, przywódcy alchemików, otwiera galerię wielkiej wystawy, w której znajduje się posąg Świętej Miłosierdzia. Genialna inżynier Camille otrzymała zlecenie od alchemików i stworzyła arcydzieło. Był nim posąg Świętej Miłosierdzia, który pod złotą boską opieką przywraca do marionetki do życia. Tak plus minus by to wyszło, wyglądało. I dobra. Zobaczmy, co takiego się kryje dalej. W ogóle ogarnąłem, że są animacje na używanie tych tego erga. W przypadku tego wygląda to w taki sposób. Być może to nie da. Kurde, musimy zobaczyć, czy to jest ta sama animacja dla każdego erga, czy może chociaż ta bryłka się zmienia, jeśli chodzi o jej wielkość. Bo w przypadku już tak było. Czekaj, czy ja teraz poszedłem? Tak, w złą stronę teraz idę. Dorostał. Czyli jak już zaczynam podejrzewać nie tyle Alidoro, co jakiś jego naśladowca, albo ktoś, kto się po prostu pod niego podszywa. Bo coraz więcej rzeczy, coraz więcej jest poszlak właśnie ku temu, że to nie jest, że Alidoro nie jest ten Alidoro, którego znamy, nie jest tym, za kogo się podaje. I już nie mówię tylko o tym liście gończym, który znaleźliśmy w poprzednim materiale. Mister Kwasu, dobra? Żeby znaleźć, który został nam poniekąd ofiarowany przez tego ziomka, który tam stał. Okej, 4 ciosy, niezależnie czego użyłem. Albo 2 ciosy, jeśli użyję właśnie tego kunsztu. Spoko. Dobra, dzielę sobie jeden katalizator baśni. Oczywiście nie ta opcja. Gdzie jest ten katalizator? Tutaj. W razie gdyby się pojawiło coś nowego. Mam to na górę, jak muszę się najpierw dostać. I co, mogliśmy to w dół. Druga droga. To jest akurat fajne, jak się walą na tym. Leci! Jeb! I do widzenia! Pragnę słabego ego. A właśnie, kurde, zapomniałem! Miałem wam pokazać jeszcze drzwi trójcy. Które, jak się okazuje, te drzwi, które znalazłem przy operze, to są trzecie drzwi w sanktuarium. Jakie powinien znaleźć w grze, a drugie jest, to dziwo,
No, może nie w bardzo chronionym miejscu, ale w dość nieźle schowanym. I osobiście nie wierzę, że byłem tak blisko, aby go znaleźć i nie sprawdziłem w ogóle tej opcji. Super Stargazer mogę odkryć. O, zatrzęsienie ziemi. Oczywiście, że rozkład. Ale od czego mamy odporność? Najpierw testowane. Teraz się opiekuję. Kurde, muszę z tego korzystać, bo to jest na grupki, bo tak. Jeden dobry rzut i być może nawet teraz cała grupka by została za. O! Serio? Tak po prostu? Dobra. Czekam. Myślę, że lepiej będzie większe przejście, ale proszę, tak po prostu się przestawię. To było akurat z mojej strony znacznie głupie. Jak mi nabija w ogóle rozkłady, to jestem zdziwiony. Kółko odporności. Did you feel that? An ergo amplification effect coming from Krot Central Station. I wonder if the alchemists are plotting something again. Please investigate that area. Yeah. O proszę, tu jest teraz Stargazer. Co sądziłem, to machali na boki nie zadaje obrażeń. A szkoda. Bo już by się prosiło. Okej, dobra. Sporo do tego. Zejść oczywiście. Dobra, gdzie jest to główne przejście? A, chyba go nie ma. Jest to chyba z drugiej strony tego całego dworca. Jak mogę, to tam z chęcią pozbędę się. Dobrze, zmarnowałem się. Tylko na szczęście mam też tych rybów więcej. Tyle dobrego. Sporo tych ampułek, więc mogę to wykorzystać. Kolejna sztuka kwarcu, już 15. Czyli wedle materiału, który gdzieś na necie widziałem, to powinna być przedostatnia sztuka kwarcu. Dobrze? Zobaczymy, czy będzie ich więcej. Mam osobiście nadzieję, że tak. Bo nie chciałbym się teraz matą wyłożyć na tym. No, i tak da. Trochę dla swojej tak naprawdę tej to korzystałem. Korzystałem to do odmierzenia kwarcu dla mojej trochę. Nie powiem, że przyjemnej. Może. Nie się wysłowić tak. Nieprzyjemności. Też nie. To po prostu wykorzystałem, bo i tak bym to. Tak bym to zrobił, a nie chciałem was jakoś specjalnie być w konie. Byłem fair. Powiedziałem, że korzystam, żeby
wykorzystałem. Ale to... Masz coś. Zbiornik Legionu. Czy to nie jest ten pociąg, którym się obudzić? Nie, raczej nie. Sam stwierdziłem chwilę wcześniej, że to nie jest ten pociąg braku cyfrowego, w której żeśmy się obudzili, a zadaję to drugie pytanie. Czekaj. Nie ma parcia. Będę wydurniał z nimi, a za chwilę jeszcze to przepłacę życiem. Zasiewa mi się wykorzystywać czegoś innego. Okej, ale przynajmniej mam potwierdzenie, że na nich to się te skupiły średnio sprawdza. Specjalne oczyszczenie. Ergo. Rozwiedzie to Sofii z tym wzmocnieniem Erga. Proszę, marionetki jakby opętane przez zespół do perfikacji. Tutaj, dobra. To jest Targeter od razu, spoko. Zajdźmy sobie teraz tu. Dobra, nie powiem, fajnie się walczy tym mieczykiem, ale chyba go jednak będę musiał zmienić, bo pomimo tego, że fajnie się nie walczy, to jednak troszeczkę go nie czuję. No, bynajmniej nie tak jak czułem na przykład mojego rozprówacza marionetek. No, plus broń zadaje więcej obrażeń, więc... To też tylko bardziej w jej kierunku przemawia. Ale jeszcze pobijamy się z tym mieczykiem. Tego się nie da. Zobaczmy, że mam tutaj kwas na mnie. Oj, wybucha. Zabiłem tym atakiem silnym, ale kurde, chciałem się dociągnąć, czemu nie zadziała? Zejście. To jest zejście do czegoś nowego. Zbliżymy się ścianu. To jest zejście. Dobra, brawo ja. Trochę nie zapisałem.
proszę, jakbym go jeszcze sięgnął tym ciosem, ten dobrze. Tak. Pragnę słabego erby. Trochę słaby lód, jeśli mam być szczery. Korzystajmy to ogniwo, żeby nie zginąć w jakiś debilny sposób, co mi się dość często w Souls-like jak zdarza. Jest ta roślina. One-shot praktycznie. I to jeszcze z tą osłonką całą, a co by było, co będzie jakby tą osłonkę zdjąć? Może wtedy by ginęli od razu. Who knows? Sprawdzenia. O, dobra, tutaj jest to wejście, gdzie wychodziliśmy normalnie. Jest zamknięte. Jest to gówno i to na bank jest jakiś mocniejszy przeciwnik. Ale okej, okay, tam jest gdzieś ten wagon, w którym się obudziliśmy, tak mi się wydaje. Dobra, YOLO. Zawalczmy. Dobra, się nie popisuje. Ogon i wie jak... Marionetki mordercy. Okej. Okay. Ale też dzięki temu mam potwierdzenie, że to był taki swego rodzaju miniwosi, który już nie powinien się tu pojawić. Koci pył. Dobra, tego nie mam jeszcze, ale szczerze wykorzystałbym to. Tak z ciekawości po prostu, jak to wygląda. Bo jeszcze ani razu chyba tego nie wykorzystałem. Jeszcze tutaj granacik. Tutaj, tutaj. Użyj. Okej. Okay. Może on będzie jakoś nas wyciszał, ale nie, to po prostu działa na to, że jesteśmy trochę mniej widzialni. Widoczni, znaczy się. Okej. Okay. Do gotowości specjalnej. Dobra, wrócę sobie do mojego rozpływacza. Sprawdzimy jeszcze ten miecz sprężynowy, ale on jest totalnie do bani. Jeśli mam być szczery. Okej, okay, jest uwaga. To chyba nie siedzi o obrażenia na ten. Normalnie, bo jak widać, no dzięki moim statystykom, no to strasznie mocno bije. Ale niestety nie jest to
Proszę, daj coś do zbadania. Nie jest to nic ten. Nie podoba mi się za bardzo ta broń. Więc wrócę sobie oczywiście do mojego rozpruwacza. Co jest tutaj? Stworzyłem najdoskonalszą z marionetek. A jeśli chodzi o dziecko... czy to jest napisane przez Geppetta? Teraz mogę trochę podkoloryzowywać, no bo... Bo tak, no wiadomo, Geppetto jest jakby głównym twórcą wszystkich tych marionetek. Ale, no w sumie on tak naprawdę w większości przypadków zrobił tylko projekty, a resztą zajęły się już po prostu te... fabryki wszystkie, które tworzyły te marionetki. O, coś właśnie wydarło mordę. To mi się trochę nie podoba. To jest skrót, miło. Tylko odpowiedź specjalnej. O, o, i to bezpośrednio pod Stargate mnie prowadzi, jak miło. Ja tych drzwi nie zauważyłem tutaj. Ale myślę, możemy sobie zgarnąć. Co nieco. Kupiłem sobie kilka w ogóle tych wzmacniaczy alchemicznych i wpakowałem w drzewo i... działają nieźle. O kurde. Gdzie to reszta broni się ubywa do tej? Która na dwa strzały kasuje prawie wszystko. Z takich podstawowych wrogów. Fragment słabego ergo. Tu. I wagon. Okej. Okay. Dziwne, że jest otwarte i jest pusty, no ale... to wiem, może coś tam później się pojawi. Gratuluję, udało ci się mnie zaskoczyć. No, w małym stopniu, ale udało. Tego ci nie odbiorę. Jeden katalizator, żeby mieć full baśń. Kurde, nie wiem gdzie teraz iść, no. Jest coś napisane. Wiem, że doszło do zawalenia, ale czemu musieli odcinać komunikację? Wypuść nas proszę. Ja czy... No chyba se jaja robicie, serio? Przerwały mi to? Zdychać. Nóż szefa kuchni, tutaj ptasak. Co widzę? Tutaj coś zostawił, zbiornik wybionu. Ty, kurde, nie ten amulet sprawdził. Jezu, teraz o nim przypomniałem dopiero. Miałem ten amulet, kurde, sprawdzić. Dobra, niech się tam zregenerujemy po czasie. Dobra, najpierw ta broń. Wściekłe cięcie, pchnięcie wrogów znających przed sobą przytrzymuje, aby w razie stałe ataki podażyć się skończące w następnym pewnym czasie. Dobra, ale to było z czego? To było z rękojeści, a głównie to jest oszczędzanie energii. Dobra. Nóż szefa kuchni. Jest krótki, ale dostatecznie dobry, aby można było mordować nim marionetki. Wśród obywateli, którzy najzażarciej walczyli podczas furii marionetek, byli kucharze. Noże, których używamy do przygotowania uczt, znalazły nowe zastosowanie przy zabijaniu marionetek. Rękojeść noża szefa kuchni. Dobra, to jest nie... to jest ogromnie ważne. Niektórzy słabi kucharze grawerują na rękojeściach swój symbol lub inicjały, gdy szlachtowali marynetki, przemoc sprawiła, że postradali rozum. Od ratowania ludzi ważniejszy stał się dla nich upajający szał zniszczenia. To chyba niedobrze, mam takie wrażenie. No
Dobra, i ten amulecik jeszcze. Wrzuciłem sobie wszystkie podstawy do magazynu, żeby nie ten. Żeby mi nie przeszkadzały, żeby nie wadziły. I tutaj co? Zwiększę obrażenie przeciwko ludziom. W mechanicznym sercu drzemie radość z zamordowania człowieka. Zabije. Zabije wszystko, co przypomina człowieka. Okej, okay, nie powiem. To z chęcią zostawię, bo Anusz się przyda. Tu, czekaj, przyjdę. Ja jestem przeszedł przecież. Na górę chcę iść. W sumie nie, że nie zdawałoby mi się cofnąć do hotelu. Mam zaledwie zgodę. Pełna. O, to jest kolejny plus tej broni, że przerywa ataki wrogów. Fragment jasnego ego tutaj był. Okej. Okay. Serio, to tyle? No dobra. To wynika na to, że... Proszę Boże, wychodzi na to, że tędy mam jednak gdzieś iść. Bo gdzie? No proszę. Czy to czarny kot? Chyba się szykuje walka, coś mi się wydaje. To proszę, od razu amulet znajdzie swoje zastosowanie. Zyskiwanie energii stale przywraca zdrowie. To zyskiwanie energii wymieńmy. You lost, little lamb. Hand over all you got. A nie, łasica rozbójniczka, to nie kot. And the future is dead! Przyznaję, udało mi się jej nawet żenić coś zrobić. Łatwo! Raz! Dwa! Dziękować. Granat! Granat na nią się trochę słabo przydaje. No, to by to na pewno strzapy. Może, czy ona pstryka z jakiś czas? No, zaatakuj. You ought to give to the needy. Do końca o to mi chodziło. Zwykły atak chcę. Chcę to parowanie sprawić. No. Nie wiem co weszło teraz bardziej. Pierdziele, serio? Weź! I don't wanna die! I just wanted a full belly! That's not so wrong! Nie, ale jeśli naskakujesz na mnie, no to się będę bronił, więc jakby... Nie wiem, czego ty się spodziewałaś. Ale zanim tylko strój dostaliśmy. W sumie jak dostaliśmy, to go zmieńmy. Dawno nie zmieniałem stroju. Bo też nie pasują mi zbytnio wszystkie. Rozgrzeszone jeszcze jest spoko, ale zobaczmy jak ten wygląda na nas. No nie tak źle. Nie tak źle. Okej, okay. Maski oczywiście nie chcę zakładać. Chcę zobaczyć, czy jest coś dodatkowo w tym. Okej. Okay. Maska łasicy rozbójniczki może wygląda komicznie i nieimponująco, lecz jej zdolność do wzbudzania przerażenia w ciemnościach jest niezrównana. Rozbójniczka sądziła, że ucieknie z miasta po obrabowaniu kolejnego pustego domu, nie sądziła, że to będzie jej ostatnie włamanie. Okej. Okay. I tutaj
Odzienie, może i wygląda niechlujnie, ale do jej nikczemnych występków nadawało się idealnie. Zginęli nieliczni arystokraci, a niezliczone domy straciły właścicieli. Wielka liczba niezamieszkałych domostw sprawiła, że krat stał się rajem dla rabusiów i złodziejaszy. Okej. Dobra. Co, teraz się będziemy bardziej cofali niż dalej. Przynajmniej pod względem zwiedzania tego całego twórca. Pierwszy. Okej. Okay. A, właśnie, mogę to teraz zmienić. Skoro już ogarnęliśmy sobie, jak się okazało, ludzkiego minibossa. Nie, nie, nie bossa. W sumie ludzkiego bossa, ale nie kota, tylko łasicę. Tak jak mówiłem, ta energia mi aż tak potrzebna nie jest. Kurwa! Rurka. Ty właśnie, może tą rurkę sobie wezmę zamiast tego. Bo dziwo lubi sobie tutaj drobić. A też bije niemało obrażeń. O, motylek. Pytanie gdzie? Tutaj. Bezpośrednio na drodze. Ustabilizowany alchemiczny wzmacniacz. Okej, okay. A ja mam jakiś inny? Tutaj. No, kupowałem sobie ich dość sporo. Okej, okay. Widzę, że to jest. Opis jest identyczny, ale to jest lepsze, czyli pewnie w tym po prostu jest. Jest. Lepiej to pewnie działa. Przynajmniej w tym samym czasie pewnie więcej owoców będzie. Urodzi to drzewo. No miło, że odzyskałem ten drzewo. Nice. Ja nie wyczuł ten moment, mam wrażenie. Okej, okay, kamienowy przymierza. Spoko. Może się przydać później, bo aktualnie to nie mam czego upgrade'ować. Okej, jesteśmy z tej strony. Miło. Wrapmy Stargazer w takim razie. To już nie ma marionetek, jak to były. Jak to wygląda z tej strony? Czy mogę to zniszczyć i zrobić sobie skrót? Nie, o dziwo to jest niezniszczalne. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale jest. Tutaj bez zmian. Pół godzinki minęło, spoko. Zobaczę w takim razie, co się zmieniło w tym mieście. To jest taki gnój. Laska do centralnego. No z tego co widzę, no to poza tym, że to jest zniszczone i są nowi przeciwnicy, no to nic takiego się tutaj nie zmieniło. Też to, no, to samo? Ja. Co jest tutaj? Ryła słabego Erba. Na sterydach. Kukła, kanister kwasu. A Brain'a ochrona Geminiego. No, ochrona nie jest mi w ogóle potrzebna, bo praktycznie na bieżąco pytaję ergu, które posiadam. A w tym, nie pytam, kiedy sobie zginąłem. Chyba jakoś tak przed Andreusem mi się wydaje. Nie, nie, wróć.
Bo Andrew się zginęła, ale w sumie... No proszę, zakłócenie rozsiewasz, co? Ładnie, kolego. Wydaje mi się, że powinienem się chyba to podobać. Nie tylko mówię teraz o tym, no to serio? Powinien dostać stół. Pewno przeszło. Co jest tutaj? Uwolniony Mjolnir. Ciekawe. Też taka duża broń. Piorunujący cios. Cięciu w dół towarzyszą obrażenia od elektryczności zadawane otaczającym wrogom. Po ataku broń tymczasowo otrzymuje atrybut elektryczności. Tymczasowy perfekcyjny blok ataków przeciwnika, wroga, bla bla bla. Też spoko. Bijak młota zmodyfikowany poprzez dodanie akumulatora produkcji weniniego. Ergo stanowi w nim przewodnik, który po podłączeniu do prądu generuje silnie rażącą iskrę. Nie potrafię powiedzieć, czy Venin jest geniuszem, czy głupcem, czy gdy używa czegoś takiego jak zwykły akumulator. Opinia technika o imieniu Cartesius na temat akumulatora weniniego. Rękojeść młota została zmodyfikowana przez przymocowanie akumulatora weniniego. Jest długa i mocna, dzięki czemu może wytrzymać impet uderzeń młota. Jak mógł użyć mojego akumulatora na tym przerażającym urządzeniu? Cartesius jest głupcem czy geniuszem? Opinia winnego młocie Cartesiusza. XD. Okej. Okay. Mega wolna broń, ale to jest broń, którą z chęcią bym sobie przetestował. Bo może wypadałoby ją najpierw zupgrade'ować. Zobaczmy, jak to się ima do mojego rozpruwacza. No kurde, niewiele więcej obrażeń ma rozpruwacz. Kto wie, może znajdę wreszcie do niego jakąś fajną alternatywę. To jest też minus tej broni, że jak już wspomniałem, strasznie wolno atakuje. Co tam się tak wybijasz? Znaczy, człowieku. Człowiekiem to też kiedyś było. Aktualnie to w sumie chuj wieczny jest. Proszę, wtykę Legionu mi dał, jak miło. Ej, to teraz tym bardziej chcę się wrócić do hotelu. Serio, jeszcze nie zdążę złapać. Czemu go nie podciągnąłem, kurde, sznurkiem? Ja mogę ostatnią sobie łapkę stworzyć i ulepszyć, co jest najważniejsze. Okej, to jest jakieś nowe miejsce.
kojarzę go. Dobra, wracam do hotelu w takim. A patrzcie, dobra. Jest peron, ale nie mogę do tego się teleportować, tylko to jest jako dalej w osobnym dziale. Porzucony apartament jakiś to jest. Ciekawie mnie, co się tutaj odwali, bo fabuła się zagęszcza, ale co tu się dalej może stać? No poza tym, że coś tutaj na pewno naprawdę pojebanego. To są zajki, lubią trzymać w napięciu. I często tak to się kończy. Taki ja na przykład nie mam pojęcia, co robić, a gra jeszcze tego nie ułatwia. Stalker, please. No Dziandzio, powiedz w końcu coś nowego. Stalker. Typie, ile już tu jesteś? Sobie tego. Myślę, że w finale wykupię sobie po jednej sztuce każdego z tych kamieni, ale jeszcze muszę zobaczyć, co mi z tego przyjdzie. Pod tym względem, że jak to będzie, wiecie, się układało fajnie. Jak na razie to tylko używa tych właśnie kamieni przywracających zdrowie i nie czuję potrzeby używania innych. You don't remember. Ask me about Eric. Dobra, Geppetto widzę ciągle. Zamyka mordę i nie chce nic mówić więcej. Szkoda. Wielka szkoda. Ale co, jeszcze została wiele do zrobienia. Tutaj też Sofia nic nowego nie mówi. Na jeden punkt nie stać. No to pójdźmy potencjał. Żeby mieć większy udźwig i troszkę też więcej życia. I okej, okay, skraftujmy też na koniec ostatnią rękę Legionu, czyli Deus Ex Machina. I cyk, zbierz wszystkie ręce Legionu. Zmień rękę, to się możemy zmienić, od razu wytestujemy. 11 punktów wagi, to ma 8,5. 54%, dobra, jeszcze jest okej. Zmodyfikuj Deus Ex Machina. Ogniwo wysokiej wydajności zwiększa czas wykrywania przeciwników po zastosowaniu. Czyli mina po prostu dłużej stoi. Zwiększa maksymalną liczbę zastosowań, czyli mogę postawić więcej min. I zwiększa zasięg wykrywania i eksplozji. Zwiększa obrażenia tej eksplozji. Spoko. O serio, za to nie ma trofeum? To aż dziwne. Jest trofeum, żeby zrobić wszystkie ręce Legionu, ale nie ma trofeum, żeby je usprawnić. I always welcome friend. Fenini, możesz dać mi ognisty kamyczek, jak już tak. At the house of Fenini. Pulcinella, nic nowego nie ma, sprzedawać nie chcę. Wyceniać też nie ma czego. I know my way around. Ulepsz broń. Chciałem ulepszyć tego młotka. Mi się naprawdę podoba. O, już mam kurde 9 kamyczków. Pięknie. To mi się bardzo podobuje. Ale jeszcze nie będę ulepszał go do plus 9. Chcę go tylko jeszcze trochę lepiej. Czy trochę lepiej? Chcę go jeszcze wykorzystać parę razy. Dobra, pytanie, czy te miny się odładowują, czy nie? Dobra, gdzie jest dobra? Tam nie muszę iść. W sumie 40 minut? No to tak w sumie, to nawet bym mógł już ten. Mógłbym już zakończyć odcinek tak naprawdę i w sumie chyba to zrobię. Tylko właśnie się wrócę do tego miejsca.
Że to... Nie! Nie, 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 kurde. Nie, nie, nie. Miałem wam pokazać to sanktuarium i zamierzam to zrobić. Tylko... Muszę się przeteleportować tutaj. Dobra, biblioteka czy ołtarz? W sumie, bo są blisko siebie. Katedra, jak to było? Tutaj na górze. Dobra, z biblioteki będzie szybciej. Ciekawe, kto robi te zdjęcia. Wątpię, że to Pinokio sobie tak zachowuje. W pamięci na przykład. A, i ogarnąłem, że gdybym do tej babki, co tu była, przyniósł jej ten symbol arcybiskupa, zanim bym pokonał arcybiskupa, czy raczej to coś, co kiedyś nie było, to wtedy dostałbym kolejne nagranie. No ale niestety o tym nie wiedziałem, no i plus trochę za bardzo się najarałem tym, żeby iść od razu po bossa. To troszeczkę mnie ugryzło w tyłek. Nie, dobra, okej, to będę musiał zejść, bo ta winda na górę to była dalej. Dobra. Czekaj, czy ja teraz jadę, kurde, tam na górę, gdzie tego Alidora spotkaliśmy? Czy jadę tam, gdzie chcę dojechać? Nie, tam, gdzie chcę dojechać. Dobra, w stanie? Dziwo nie, ale to mi na rękę. Dobra, teraz co? Tędy nie ma skrótu. W sensie nie tego, nie tam, gdzie bym chciał iść. Muszę cofnąć do tych kul właśnie. Spadających. Lecia. Najbliżej będzie właśnie z tego miejsca. Niczym w torbie. Nieźle. Okej, dobra, miny się odładowują. Spoko. Tyle dobrego. Oczywiście bez zmian. Na śmierć. I uwaga, tutaj jest drabina, której nie mam żadnego pojęcia, jakim cudem nie zauważyłem, kiedy tutaj szedłem po raz pierwszy. I tutaj... Trochę to boli. Wstawaj, wstawaj. O! O, serio? Cała ta... To jest... Ile? To jest jedno, to są trzy kule, które tak jeżdżą? No nie powiem. I to jest ten sanktuarium, o którym mówiłem. Drugie, które powinienem w rzeczywistości znaleźć. Zobaczmy. Kolejna książka oprawiona. Zaufanie i prawda są jednym i tym samym. Na końcu drogi z gwiazd kryje się wspaniałe wieczne życie. Próba dnia. Nawet najszlachetniejszy duchowny będzie przeklinał Boga, gdy będzie miał wyrywane paznokcie. Okej. Okay. Amulet czarnego kota i strój myśliwski czyściciela potworów. Okej. Okay. Amulet w takim razie. Zmniejszy obrażenia od upadku. Okej, okay, spoko. Może się przydać. Amulet, który w obliczu upadku wszystkich czeka jednakowa śmierć. Z kocim szczęściem można z niej jednak zakpić.
Dobra, no i strój. Łowcze odzienie tropiciela z frakcji czyścicieli. Brutalność bocznych uliczek jest nieposkromiona. Czyściciele wywodzą się z większości ulic, a ich styl walki jest brutalny i bezlitosny. Można ich wynająć, jednak trudno kupić ich zaufanie. No, jak dla mnie zaufanie to nie jest coś, co się kupuje. Zaufanie, na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Dlatego ja osobiście pluję we wszelakich, nie tylko grach, ale filmach na ludzi, którzy sądzą, mówią, że są najemnikami i... Wiecie, kto da więcej, dlatego pracują. Ja pluję na takich ludzi. Możesz być najemnikiem, ale jak już ktoś ci zapłaci, no to otrzyma się tej jednej osoby. Jakiś honor trzeba mieć. Ale dobra. Teraz mogę się cofnąć do tamtej właśnie. Znaczy cofnąć. Po prostu mogę teraz się wrócić do tego apartamentu, z którego... W kolejnym odcinku będziemy kontynuowali eksplorację tego dworca Kratu. Choć nie powiem, jestem odrobinkę ciekaw, jak bardzo to się rozwinie. W sensie jakby, kto może być bossem? Bo jedyna opcja, jaka mi przychodzi do głowy, to jest Tambur Major. Tylko jakby my Tambur Majora już rozwaliliśmy, więc... Co teraz? Nie, może go odbudowali albo coś? Who knows? No, jeszcze handlarz tu jest, jak miło. Bajka o trzech braciach zwierzę pracowni. Pierwsza część została oderwana. Żył więc w Kracie technik, który stworzył trzech przyjaznych marionetkowych braci. Alchemik, który umiał budzić w marionetkach życie, i tropiciel likwidujący te kukiełki, których nie dało się już naprawić. Trzej bracia zbudowali rzemieślniczą wieżę pracowni, w której budowali niesamowite marionetki. Okej, rozumiem, technik to Geppetto, alchemik to... Alchemik może być ktokolwiek, ale zakładam, że na ten moment jest to Simon Manus. A tropiciel likwidujący kukiełki, no tego nie wiem. Kto to może być? Marionetki sprawiają wrażenie żywych. Te udane pomagały mieszkańcom Kratu. Ciężko pracowały, tańczyły i śpiewały piosenki. Ludzie byli... ogromnie wdzięczni, a radości nie było końca. Powiadali, że wszystko to jest zasługą trzech braci. Trzej przyjaźni bracia żyli długo i szczęśliwie. Ha, czyżby chodziło o tą całą trójcę? To są ci trzej bracia? I don't suppose you'd like to buy anything. Sorry, I've been on my own so long. My sales pitch is a little rusty. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Buy something, and you'll help both of us. Just when you think things are getting better, eh? The other day, someone killed the King of Puppets on Rosa Isabel Street. Since the King caused the puppet frenzy, I thought we were saved. Turns out that without the puppets, the monster population grew. Sometimes the light at the end of the tunnel is the front of an oncoming train. I guess it's just Prot's time to meet its doom. Just when you think things that sometimes the... Ciekawe. Co to jest? O, przetwornik. Radiacyjny, izolujący i odporny na korozję. Dodatkowo mamy tutaj jeden ustabilizowany alchemiczny wzmacniacz. Wezmę sobie. Ścierniwo kwasu, granaty odłamkowe oraz saperka. Okej. Okay. Mechanizm legendy. Tego rzeczywiście nie potrzebuję, ale z chęcią resztę sobie przygarnę. Wrócę tutaj później, jak sobie nafarmię trochę tych przedmiotów. Znaczy przedmiot, jak sobie nafarmię po prostu rzeczy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Cześć!